coś nam się nic nie włącza. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Jednak ten świąteczny czas świnka się przyda, bardzo proszę. Bardzo proszę Państwa Radnych o zajmowanie miejsc i udział w sprawdzaniu obecności. Na razie jest 34 osoby, a widać, że jest nas raczej więcej. Już 38, no. Czy ktoś jeszcze jest w trakcie sprawdzenia obecności? Zamykamy listę, proszę o wybór. Nieobecny pan Jerzy Wigilier? Czy nieobecny? Nie, ja wiem, ale mówił, że może być nieobecny. Zaczynamy. Otwieram 63. zwyczajną sesję Rady Miasta. Serdecznie witam Pani i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam Państwa zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Skarbnika Sekretarza oraz wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Zanim przejdziemy do spraw merytorycznych, dwie informacje. Po pierwsze, pan Jerzy Grzesiak ze Świetlicy Wspólna Hachar, reprezentujący Świetlice Środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w podziękowaniu za umożliwienie działalności w roku 2013 przygotował dla Państwa Radnych choinki z makaronów, które własnoręcznie wykonały dzieci ze Świetlic TPD. To są te małe choinki, które przed każdym z Państwa gdzieś tam się znajdują. To po pierwsze. Po drugie, w dniu wczorajszym pani Barbara Zięba, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywki oraz pan Adam Krapiesiński, dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, złożyli piękny świąteczny strój i przekazali najlepsze życzenia dla całej Rady. Chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej za słodkie życzenia. Ten strój jest tutaj i on rzeczywiście jest słodki. To tyle, proszę Państwa, podziękowań. Teraz sprawy formalne. A właśnie. Szczególnie za te małe choinki dziękuję, ale też za ten wielki strój, bo zawsze będzie na mile w dzisiejszym obradzie. Informuję Państwa Radnych, że stenogram i protokół z 61. sesji, to jest posiedzenie z 21 listopada, jest do oglądu w Kancelarii Rady pokój 201. Czy do protokołu z sesji 60., to jest 7 listopada, są uwagi. Jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji wszystkich Państwa Radnych, którzy zamierzają je zgłosić na dzisiejszej sesji, oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu te swoje interpelacje na piśmie zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Informacje międzysesyjne. Szanowni Państwo, informuję, że do przewodniczącego Rady wpłynęły pisma. Od prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska z 22 listopada dotyczy uchwały Rady Miasta z 29 sierpnia w sprawie projektu zmiany statutu informujący przedłożony projekt statutu nie można uznać za uzgodniony. Biuro Planowania Przestrzennego informuje, że dorokiem dnia 4 grudnia 2012 sygnatura stosowna A w rozpoznaniu skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Myśliwska stwierdził nie ważne zaskarżony uchwały w stosownych części. Szkoda, że nie kolejne, prawda? Proszę Państwa, informacje dotyczące skarg. Od ostatniej informacji na 62. sesji Rady Miasta dnia 5 grudnia wpłynęły 3 skargi. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, porządek obrad sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 10 grudnia 2012 roku. Informuję Państwa, iż w stosownym trybie ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta Miasta Krakowa według druków
1075 uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mowicka Pałownika w Krakowie. 1077 zmiana uchwały Rady Miasta 16 lutego w sprawie wielkiej prognozy finansowej na lata 2011-33. Druk numer 1078 zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 oraz druk 1873 udzielenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu. Czy prezydent, komisja lub grupa 5 radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez akt? W imieniu pana prezydenta nie mamy żadnych. W imieniu komisji nie mamy żadnych. W imieniu grupy radnych. Jeśli można, ja pierwszy zgłoszę, jeśli państwo pozwolą. Chciałem prosić o wprowadzenie do porządku obrad zastąpienia wymogu 14-dniowego terminu doręczenia projektu uchwały w sprawie nadania panu Władysławowi Bartoszewskiemu honorowego obywatelstwa Stowarzyszenia Krakowskiego Miasta Krakowa. Jest to projekt komisji głównej przyjęty na ostatnim posiedzeniu. Jest osobna pula podpisów. Jest to druk numer 1076. Pan radny Węgrzyn, bardzo proszę i potem pan radny. Pan radny Węgrzyn, bardzo proszę, potem pan radny Fajn. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni, chciałbym zgłosić projekt rezolucji, podobrany projekt rezolucji według druku 1083. 1083R, projekt tak unowadzona przyszłość. Na pewno Państwo dostali, to było już parę dni wczoraj złożone. To jest i bardzo proszę pan radny Fajn, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić rezolucję według druku 1079 w sprawie utrzymania finansowania rewaloryzacji zabytków Krakowa z Narodowego Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa skierowanej do Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej i Premiera Ministra. Dziękuję. Teraz numer 1079. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zgłosić jakiś punkt obrad? Nie widzę. W takim układzie przejdziemy do głosowania. Po pierwsze, wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały z osobieniem długu 14-dniowego terminu doręczenia projektu uchwały w sprawie nadania profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu honorowego obywatelstwa Stowarzyszenia Krakowskiego Miasta Krakowa. Jest to projekt komisji głównej druk nr 1076. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, proszę o naciśnięcie stosownego guzika i podniesienie ręki. Przypominam honorowe obywatelstwo. Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa do porządku obrad. Numer 1076. Kto jest za? Kto jest przeciw? Jeszcze sekundkę. Proszę bardzo, wszyscy się wstrzymujemy. Już można, czy? Tak, dziękuję, zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 28 za, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymały się, 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że wprowadziła ten punkt do porządku obrad. I to jest pierwsza sprawa. Sprawa druga, projekt grupy radnych według druku 1083R. Dotyczy rezolucji w sprawie projektu Nowa Huta Kraków, Nowa Huta Przyszłości. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Czy ktoś, nie ma głosu, głosu przeciw, głosuje. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Brak przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Kolejny projekt, druk nr 1079R w sprawie utrzymania Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi.
Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę o wynik. Głosować musieliście 8 za, tak, przeciw, tak, wstrzymujących się. Rada przyjęła ten punkt do porządku obrad. Proszę Państwa. Proszę Państwa, zgodnie z przyjętą procedurą sprawa nadania honorowego obywatelstwa jest właśnie przyjęta osobną procedurą. W ramach tej procedury Komisja Główna przeprowadza dyskusję w trybie niejawnym, a następnie na sesji Rady Miasta bez dyskusji ten punkt jest przegłosowywany. Ja nie będę wprowadzał tego punktu, znaczy nie będę informował, przedstawiał tego projektu uchwały, ponieważ on Państwu generalnie jest znany. Chciałbym zgodnie z przyjętą procedurą tylko poinformować Państwa, że Komisja Główna na ostatnim posiedzeniu w głosowaniu 11 osób za, przy 3 osobach nie biorących udziału w głosowaniu przyjęła taki projekt uchwały. Ten projekt został złożony na podstawie 3 wniosków Grupy Radnych Miasta Krakowa, na podstawie wniosku senatora Bogdana Kichań, na podstawie wniosku Grupy Mieszkańców. I teraz będę prosił Państwa o przygotowanie się do głosowania w sprawie uchwały o nadaniu panu profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu honorowego obywatelstwa Stowarzyszenia Ukraińskiego Miasta Krakowa. Jest to projekt Komisji Głównej, druk nr 1076. W tej sprawie nie ma dyskusji, stwierdzam odbycie czytania i bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w druku 1076 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Stowarzyszenia Polskiego Miasta Krakowa panu Władysławowi Bartoszewskiemu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wyjść. Państwa, w głosowaniu braliśmy udział 28 osób za, brak przeciwnych, jedna osoba się wstrzymała, 9 osób nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę o nadaniu panu profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu honorowego obywatelstwa Stowarzyszenia Ukraińskiego Miasta Krakowa. W tej sprawie uroczysta sesja odbędzie się w terminie uzgodnionym z Radą. Teraz proszę Państwa, interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się elektroniczne, jeżeli ktoś może i chce. A potem mamy szereg druków, w tym w szczególności drugie czytania, w tym budżet i wieloletnia prognoza finansowa. Bardzo proszę pan Bogdan Smok, pani Małgorzata Janków, pani Agata Tatar. Pierwszy pan Bogdan Smok. Pan Bogdan Smok. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, w związku z otrzymywaną informacją, że w domach pomocy społecznej oczekuje około 500 ludzi starszych, zwracam się z pytaniem o przedstawienie informacji, ile osób jest formalnie zarejestrowanych w kolejce do domu pomocy społecznej. Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma opracowaną strategię zmiany tego stanu rzeczy? Jeśli tak, poproszę o przedstawienie tej strategii. I ostatnie pytanie, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozważał wykorzystanie budynków szkolnych uwalnianych po likwidacji szkół na stworzenie nowych domów pomocy społecznej? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Jankowska. Potem pani radna Tata. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam pytanie edukacyjne. Mianowicie jest taki czas obliczeń tego roku. W związku z tym z raportu przedstawionego o stanie edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych jest prawie 5% młodzieży nie jest. Nie uczestniczy do szkół, nie chodzi.
W związku z tym chciałabym się zapytać, jak to jest, czy w ogóle kontrolujemy sprawę w Krakowie, ponieważ w zeszłej kadencji ja robiłam taką dużą akcję dotyczącą uświadamiania ludzi, że możliwość edukowania się domowego. I wtedy okazywało się, że po prostu jest jakaś część dzieci, młodzieży, która nie jest zarejestrowana nigdzie. I wtedy od pani poprzedniej, pani prezydent, uzyskałam odpowiedź, że nie ma nikogo, kto uczyłby się w systemie domowej edukacji. A na spotkaniu, które ja zorganizowałam, przyszło prawie 40 dzieci, które pobierają edukację domową, co znaczy, że po prostu one nie były nigdzie zarejestrowane. W związku z tym chciałabym się zapytać, czy w Krakowie wiemy, ile osób nie realizuje obowiązku szkolnego, czy jest to związane z wyjazdami rodzin poza granice kraju, czy może z edukacją domową, czy też może w dalszym ciągu strach jak w danych o dzieciach. Interesuje mnie to, bo zeszła odpowiedź poprzednika prezydenta, to się nie zaskoczyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radny. Bardzo proszę panią radną Kagabę Tatarę, a potem pan radny Mirosław Gilas. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowni państwo radni. Ja mam trzy interpelacje. Jedna interpelacja dotyczy możliwie odpowiedzi na moje interpelacje przez pana prezydenta. Otrzymałam natomiast odpowiedź od sekretarza stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej z upoważnienia ministra w sprawie standardów wielkości powierzchni sal przypadającej na dziecko w przedszkolu czy w szkole. Nie to jak krótki cytat, zarówno w szkole podstawowej, jak i w przedszkolu obowiązują przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych w szkołach i placówkach. Dodatkowo informuję, że w lutym 2010 weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przedszkoli i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz programów nauczania. W zakresie spraw technicznych dotyczących funkcjonowania budynku zagadnienia reguluje ustawa z dnia 7 lipca, czyli tutaj mamy m.in. prawo budowlane. Określa ono wymogi dla budynków przeznaczonych na pobyt dzieci oraz budynków użyteczności publicznej. Zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. Powyższe oznacza, iż normy dotyczące m.in. minimalnej powierzchni przypadającej przy szkole na jedno dziecko, wynikające z ogólnych przepisów prawa budowlanego w zakresie kubatury pomieszczenia, a tym samym jego wentylacji. Według powyższego na jedno dziecko w przedszkolu powinno przypadać około 2,5 i 3 metrów powierzchni. To jest odpowiedź również moja do pana prezydenta, ponieważ ja powoływałam się również na powierzchnie, które dotyczą innych form wychowania przedszkolnego. I w dalszym ciągu moje pytanie jest takie, dotyczy to szczególnie szkół, które uczą na dwie zmiany i mają zbyt dużą liczbę uczniów. Czy te normy są zachowane, sprawdzane? Szczególnie, że w odpowiedzi na moją interpelację otrzymałam, że ponad 400 dzieci to dzieci pięcioletnie w oddziałach przedszkolnych w szkołach. I to jest jedna interpelacja. Druga interpelacja. Do tej pory miasto Kraków nie wypłaciło nauczycielom nagród małopolskiego kuratora oświaty przyznanych 14 października. Środki finansowe małopolskiego kuratora oświaty, małopolski kurator oświaty, przekazał do gminy do końca października i Kraków jest prawdopodobnie jedynym miastem, który nie przekaże nauczycielom tych pieniędzy. Nie tylko przed świętami, ale także i nowym rokiem. Proszę w związku z tym o podanie przyczyny, dlaczego te pieniądze do tej pory zostały niewypłacone i kiedy nastąpi wypłata. I trzecią interpelację składam wspólnie z panią Barbarą Nowa, którą tutaj za chwileczkę poproszę, w sprawie gimnazjum nr 12 ulica Kulkowska. Składane interpelacje przeze mnie wynikają ze zgłoszeń przez mieszkańców, w tym rodziców i nauczycieli, którzy dysponują również zdjęciami, jakie potwierdzają funkcjonowanie wojska przy tym gimnazjum. Dlatego może też dziwić fakt, że Wydział Edukacji nie potwierdza istnienia takiego wojska szkolnego. Dziękuję bardzo. Panie Pan, bardzo. Motywując myśli pani Agaty Tatary, chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona sytuacją, które na proste pytanie z mojej strony zadane 29 maja o to, czy gimnazjum nr 12 otrzymało zgodę pana prezydenta na zamianę wojska szkolnego w parking samochodowy, otrzymałam odpowiedź, że taki wniosek nie wpłynął co do parkingu, a sprawa ta nie jest w
znana zarówno Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, jak i dyrekcji przedmiotowej placówki. Proszę Państwa, ja mam przed sobą umowę dzierżawy terenu podpisaną przez panią dyrektor tegoż gimnazjum, mówiący o tym, że od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku ten teren wojska jest wydzierżawiony na parki. Zastanawia tak, jak to się dzieje, że Wydział Edukacji, umowa jest podpisywana przez Zespół Ekonomiki Oświaty, nie ma o tym pojęcia. Zastanawiam się w takim kontekście, czy odpowiedzi na interpelacje, jakie składamy, są faktycznie prawdziwe. Tym bardziej, że większość tych interpelacji, do odpowiedzi na interpelacje, przede wszystkim są cytowane paragrafy prawa, a nie zajmuje się odpowiedziach meritum. Te wszystkie interpelacje są podpisane przez pana prezydenta. Wydaje mi się, że pan prezydent powinien wyciągnąć wnioski, chociażby z tej sytuacji, jaka jest. To wygląda na to, że urzędnicy nie pracują właściwie. Dziękuję. Dziękuję panu radny Gilarski. Bardzo proszę. Potem pan radny Kilki, pan radny Komarek do protokołu, pan Kajek do protokołu. A jest jeszcze pan. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, trzy interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy nowej oferty inwestycji tramwaju na Ruczej, czyli IPN-u przy ulicy Czerwonych Maków. Mianowicie okazuje się, że podczas tej inwestycji nie przygotowano pasów dla niepełnosprawnych przy peronach autobusowych. W związku z tym moje pytanie, kto tą sprawę za niego, jak w bardzo szybkim tempie można temu zaradzić i te pasy dla niepełnosprawnych przy peronach autobusowych budować, przygotować. Oczywiście ta pomoka również już jest laureatem jednej z nagród, między innymi za odpowiednie przygotowanie dla osób niepełnosprawnych, a w tym przypadku, jeśli chodzi o pasy przy peronach autobusowych, o tą rzecz nie zadbano. Druga rzecz związana również z otwarciem tej pętli. Jest pytanie, kto za niepełną sprawę zakupu nowego taboru obsługującego linię do pętli Czerwonych Maków. Oczywiście głównym powodem nie jest tylko i wyłącznie komfort przejazdu mieszkańców, ale również taki fakt, że te, oprócz może linii 52, te tramwaje nie mają odpowiedniego sprzętu komputerowego, który jest synchronizowany ze światłami. To powoduje taką dziwną sytuację, że tuż przed przystankiem są światła i tramwaj zamiast mieć tak zwaną zieloną falę, pierwszeństwo musi się zatrzymywać na światłach. Dopiero po włączeniu światła po raz drugi ponownie zatrzymuje się na przystanku. Także jest to ewidentne zaniedbanie, gdyż dotychczas przy podobnych inwestycjach we wnioskach, również wnioskach specjalnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy innych, również wnioskowano przy takich inwestycjach o tabor ze środków unijnych, więc tutaj tą sprawę zaniedbano. I kolejna rzecz, która dotyczy tak zwanej zielonej fali dla samochodów, proszę o synchronizowanie dzielnej światła również do samochodów od strony ulicy Bunsza w kierunku miasta i odwrotnie, gdyż okazuje się, że zamiast zwiększenia płynności przejazdu samochody są zatrzymywane na kolejnych kilku światłach po drodze do centrum. Coś postępu drugą stronę również. Druga sprawa dotyczy szpitala miejskiego Żeromskiego. Mianowicie ostatnio mieliśmy informację z prasy, że doszło tam do tragedii. Mieliśmy do czynienia ze śmiercią pacjenta po interwencji policji. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o inne sprawy. W dniu 31 grudnia 2012 roku kończy się kadencja dyrektorem szpitali miejskich. W związku z tym mam pytanie do pana prezydenta, że pan prezydent ogłosi konkurs. Jakie informacje dotyczące tego konkursu? Ewentualnie, jeśli ten konkurs nie został ogłoszony, chciałbym prosić o informację, dlaczego i kto będzie pełnił, na jakich zasadach i w podstawie jakich przepisów funkcji dyrektorów szpitali miejskich od 1 stycznia 2013 roku. Również mam pytanie dotyczące kondycji finansowej szpitali, w szczególności szpitala Żeromskiego. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, drugi szpitali, które w kończącym się roku wykażą deficyt, powinien pokryć organ założycielski. Czy pan prezydent przewidział w budżecie miasta Krakowa na 2013 środki na pokrycie długów szpitalów miejskich? Kolejna i ostatnia interpelacja dotyczy również już przeze mnie wcześniej składanych spraw dotyczących zespołu szkół numer 1. Przykładnie w tej sprawie interpelowałem, ostatnio również też z prasy można było przeczytać o tym, jak
jedno z nauczycieli w tej szkole była napasowana przez uczniów, dodatkowo jeszcze ukarana przez dyrektora. Natomiast poprzednio opóźniona interpelacja otrzymała informację, że Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu zajmie się, przeprowadzi kontrolę, zajmie się tą sprawą i przeprowadzi kontrolę w związku z wcześniej podnoszonymi zarzutami. Ta interpelacja była z września, mamy już grudzień, chciałbym zapytać o wyniki tej kontroli, efekty prac Biura Kontroli Wewnętrznej, a także załączam do tej interpelacji kolejne pismo pracowników szkoły, którzy w tym piśmie wykazują kolejne nieprawidłowości z prośbą o przyjrzenie się sprawie, również kopię tej interpelacji, kieruję do Komisji Rewizyjnej w celu ewentualnego powołania zespołu kontrolnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Garda. Pomyłka, tak? Pan Kowarewicz i pan Fajer i pan Pilk do protokołu. Pani Pani bardzo tak. Do protokołu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce złożyć? Nie widzę. W związku z tym punkt pod tytułem interpelacji wnioski radnych. Zakończyliśmy odpowiedzi na interpelację. Radny, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja zbiorczo informuję, że na 3-5 grudnia zgłoszono 28 interpelacji. Termin udzielenia odpowiedzi przypada 27 grudnia. Dotąd prezydent udzielił odpowiedzi na 7 zgłoszonych interpelacji. Dziękuję. Dziękuję. Czy co do spraw dotyczących udzielenia odpowiedzi są jakieś sprawy, są jakieś kwestie? Nie widzę. Ten punkt zakończyliśmy.